po raz kolejny młodzież polska, litewska spotyka się w Polsce. Teraz obecnie na projekcie polsko-litewskimi śladami powstania styczniowego. Projekcie finansowanym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwszy dzień spotkania w Polsce to integracja młodzieży polskiej i litewskiej, edukacja międzykulturowa, kolejny to śladami powstania styczniowego w mieście i gminie Stoczyłkowski, spotkanie z wójtem gminy Stoczyłkowskim i wieczór kultur we wsi Guzówka w świetlicy wiejskiej, przygotowany przez koło gospodyń wiejskich na czele z panią sołtys, z panią przewodniczącą. Podczas dzisiejszego wieczoru chcieliśmy uatrakcyjnić pobyt w naszej świetlicy, więc oprócz naszych kulinarnych smakołyków, takich jak ciasta, babka ziemniaczana, ziemniak kręcony, za chwilę będziemy robić masło, tak jak kiedyś się robiło w maselniczce czy w maślniczce. To jeszcze zorganizowaliśmy takie warsztaty, które przywieźliśmy tydzień temu z Landskorony, gdzie wydawałoby się, że prosta rzecz wycinać z papieru, jednak okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Trzeba być dość precyzyjnym, skupionym, natomiast efekt jest rewelacyjny i można się w tym uspokoić i mieć piękną ozdobę. Mes atvykome iš Lietuvos kartu vykdyti su Lenkų mokiniais. Przyjechaliśmy ze szkoły z Litwy, w miejscowości Plutiszki. Jest to już nasz trzeci wspólny projekt realizowany ze szkołą podstawową imienia Armii Krajowej w Kisielsku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, wdzięczni, że nas tak miło przyjęliście i ugościliście. Tytuł tego projektu jest związany z powstaniem styczniowym. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że łączy nas tematyka historyczna i łączy nas również kultura. Dzięki takim projektom zauważamy, jak wiele mamy ze sobą wspólnego. Dziękuję bardzo serdecznie pani Renacie Kozyra-Wojtasik za zorganizowanie Wieczoru Kultur tutaj w świetlicy wiejskiej w Guzówce, za to, że były te pokazy wycinanki landskorońskiej, za pokaz robienia masła dawnym tradycyjnym sposobem, za całą gościnę, za potrawy regionalne, za wszystko, co tutaj, czego doświadczyliśmy. Dziękuję bardzo serdecznie. Na jej ręce składam również podziękowania dla wszystkich członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Jest nam niezmiernie miło i serdecznie dziękujemy, że mieliśmy okazję tutaj być i byliśmy już serdecznie goszczeni. Dziękuję bardzo.